Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Cześć wszystkim, przy mikrofonie Monika Węgrzyn. Witam w kolejnej audycji Czas biznesu. Dziś ze mną w studiu Ania i Dawid, z którymi porozmawiamy o Erasmusie. Ania i Dawid, witajcie. Cześć. Dobry wieczór, cześć. Myślę, że na początek, żeby nie było, że zapraszam na audycję niewykwalifikowane osoby, powiecie, dlaczego tu jesteście i jaką macie styczność z Erasmusem. To może zacznijmy od pani Ani. Przygody z Erasmusem właściwie rozpoczęłam na drugim roku studiów licencjackich. To była bardzo ciekawa przygoda dla mnie, dlatego też zdecydowałam się przyjść tutaj i trochę wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że to coś pomoże, jeśli ktoś się waha, jaką decyzję podjąć. Dawid? A ja? Jakiś czas temu zrodziło się w mojej głowie takie marzenie, że chciałbym studiować w jakimś innym mieście, najlepiej cieplejszym niż Kraków. Więc jakoś tak postanowiłem zacząć szperać w internecie na temat Erasmusa i studiów w jakimś europejskim mieście. Docelowo u mnie to ma być Rzym, więc mam nadzieję, że uda mi się ziścić moje marzenie w najbliższym czasie. Gdy się rozgrzewaliśmy, próbowaliśmy stworzyć definicję Erasmusa, czyli mówiliśmy o tym, czym tak naprawdę Erasmus jest. No więc spróbujmy zrobić to jeszcze raz i przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest Erasmus. Erasmus to wymiana międzynarodowa studentów. To program, który pozwala studentom z różnych państw Unii Europejskiej na wyjazd za granicę i tam odbycie części swoich studiów po prostu na innej uczelni, w innym środowisku. Dotyczy to też praktyk, także jeśli ktoś już skończył studia, a bardzo by chciał skorzystać z takiego programu, to oczywiście jeszcze można praktyki odbyć. Dla mnie akurat jest ważny ten aspekt poznania nowego środowiska i nowych ludzi. Obcy kraj, nowa kultura, no i też sobie tak tłumaczę to sam dla siebie, że zawsze, jeżeli się będzie wpisywało CV, że się studiowało w jakimś innym mieście, innym kraju, no to ładnie wygląda, więc bardzo mam ładnie nadzieję, że pracodawcy będą myśleli tak samo jak ja. Jeśli chodzi o Erasmusa, Aniu, ty byłaś już na Erasmusie tak. W Czechach. Zgadza się. Powiedz mi, jak to jest w ogóle, jeśli chodzi o finansowanie przez uczelnię takiego wyjazdu? Czy uczelnia finansuje w 100%, czy musiałaś się jednak dołożyć do tego? Ja nie musiałam się dokładać, ponieważ Czechy jest to państwo, którym obowiązującą walutą jest korona czeska. Ceny są podobne do cen polskich, więc grant, który dostałam od Erasmusa z uczelni, zdecydowanie pokrył wszystkie moje wydatki, więc jakby nie było takiej potrzeby, bo tutaj też dodam, że Erasmus podzielił państwa, przyporządkował ich do konkretnych grup i każdej grupie dał odpowiedni grant, czyli ilość tego stypendium, wysokość tego stypendium, więc w zależności od tego, do jakiego państwa student się wybiera, to na tak wysoki grant może liczyć. Więc akurat no, w przypadku Czech zdecydowanie to wystarczyło, żeby pokryć i koszty zamieszkania, i utrzymania, i ewentualnych jakichś tam podróży, koszty życia. Dawid, a jak u ciebie wygląda właśnie ta kwestia przygotowania się i kwestia finansowa, no bo jednak to jest inna uczelnia i inny czas? Kwestia finansowa, jeżeli chodzi o Rzym, nie jest aż tak kolorowa jak w wypadku Czech, bo w Rzymie jest jednak euro i to jest trochę inny przelicznik. Tam wcześniej wspomniałeś o tych trzech kategoriach państw. W tej pierwszej kategorii są te kraje najtańsze w cudzysłowie i tam ten grant wynosi 400 euro obecnie, w tej drugiej kategorii 450, a w tej trzeciej kategorii najdroższych państw, tam jest, nie wiem, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, czy tam Skandynawia ogólnie, no to jest 500 euro. Jak robiłem sobie takie wstępne obliczenia, to raczej to nie wystarczy. Będę sobie musiał jakoś sam sfinansować część tego wyjazdu. U nas jest coś takiego, że jeśli do nas przyjeżdża się na Erasmusa, to jest możliwość przez studentów z obcych krajów zamieszkania w akademikach i wtedy oni mają taniej i jakby też uczelnia to organizuje. Jakby my wyjeżdżając za granicę mamy też taką opcję? Czy sami musimy sobie szukać mieszkań, akademików i tym podobne? Może ty, Ania, coś powiedz, jak było u ciebie tam w Czechach? Mi akademik, że tak powiem, załatwiła moja uczelnia macierzysta, czyli w tamtym momencie to był Uniwersytet Rzeszowski, więc ja zupełnie się nie musiałam martwić o zakwaterowanie. Po prostu akademik został mi przydzielony. Oczywiście to było we współpracy z uczelnią przyjmującą, dlatego powiedzmy, że jeden problem miałam z głowy. Natomiast jeśli bym chciała, mogłabym z niego zrezygnować i szukać mieszkania na własną rękę lub będąc już tam na miejscu, przenieść się do innego akademika, bo było ich kilka w różnych częściach miasta. Ja z takiej opcji nie skorzystałam, nie żałuję, myślę, że to była dobra decyzja. A Dawid, ty masz opcję akademika, czy szukasz na własną rękę? Właśnie muszę znaleźć mieszkanie na własną rękę. Co prawda strona uczelni, jedne, bo jeszcze nie wiem, na jaką uczelnię chcę iść, strony uczelni oferują tam jakieś linki do różnych pośredników, aczkolwiek to nie jest tak pewne jak akademik załatwiany przez uczelnię. No i to zostaje na mojej głowie.
A jeśli chodzi o kwestie warunków, jakie trzeba spełniać, w sensie każdy może jechać na Erasmusa, trzeba spełniać jakieś warunki? Jak to jest? Trzeba być studentem. Ale generalnie każda uczelnia prowadzi rekrutację, można powiedzieć, na swój sposób. I na przykład, kiedy ja wyjeżdżałam, trzeba było złożyć komplet odpowiednich dokumentów, ja musiałam złożyć list motywacyjny, musiałam złożyć zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego, opinię opiekuna roku jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, i chyba to było wszystko, więc ponieważ chętnych było całkiem sporo, to no, najważniejsza była ta średnia, prawda, oraz opinia opiekuna roku i na tej podstawie można się było zarekrutować. Wiadomo, że też zachęcano, żeby jednak to były osoby na wyjazd, które nie będą miały później trudności, prawda, z nadrobieniem ewentualnych zaległości. Natomiast myślę, że każdy, kto się starał o ten wyjazd, to spodziewał się tego, że prawda, będą tam różne później kwestie z zaliczeniami, ale to już jakby jest osobna kwestia. Jedziesz tam na jeden semestr, tam są zajęcia i nie zawsze one pokrywają się z zajęciami, które będziesz mieć u siebie na uczelni. I załóżmy, że zajęcia się nie pokrywają, wtedy musisz nadrabiać te przedmioty, które zostały w Polsce do zrobienia. Jak to wygląda? U mnie na uczelni wygląda to w ten sposób, że ja sam muszę sobie w cudzysłowie wygooglować te przedmioty, które mniej więcej są skorelowane z tymi przedmiotami na mojej uczelni. W sensie szukam na stronie uczelni, które przedmioty są po angielsku i które przedmioty są podobne do tych przedmiotów, które realizowałbym w Polsce. To jeszcze przede mną, przyznam szczerze, jeszcze nie pochyliłem się nad tym. A jeżeli coś będzie nie tak, w sensie nie będzie żadnego odpowiednika w języku angielskim na tamtej uczelni, no to będę musiał jakoś nadrobić ten brak programowy. W takiej sytuacji uczelnia jest pobłażliwa i daje ci taką możliwość spokojnego nadrobienia, czy musisz powtarzać semestr? Myślę, że nie będę musiał powtarzać semestru. Moja obrona przyszła, na tym nie ucierpi oczywiście. Mam nadzieję, że wykładowcy jakąś będą patrzeć na mnie wtedy łaskawym okiem. A jak było w twoim przypadku, jeśli o tą kwestię chodzi? Żeby można było zaliczyć semestr na Erasmusie, czyli żeby tamta uczelnia potwierdziła, że ten semestr jest zaliczony, to trzeba tak właśnie dobrać przedmioty, żeby było te 30 ECTS-ów. 30, a nie 60? Słyszałam 60 jest na rok. Czyli 30 okay. Trzeba mieć, wracając z Erasmusa, jak wracam do Polski, to muszę mieć te 30 ECTS-ów. I to, co powiedział wcześniej Dawid, czyli trzeba sobie wybrać takie przedmioty, które oferuje uczelnia przyjmująca, żeby były jak najbliższe tym realizowanym w Polsce, bo później wiadomo, oceny są przepisywane, więc to wychodzi później sprawniej i im więcej przedmiotów się pokryje, tym później mamy mniej pracy. A to by się pokryły te przedmioty? Wszystkie nie, oczywiście, bo chodzi o jakieś takie drobne różnice, ale no to i nie co były... Właśnie? Wróciłam do Polski i już będąc na trzecim roku, po prostu sobie nadrabiałam. To była kwestia tylko dogadania się z wykładowcami, a że moja uczelnia była bardzo na to otwarta, więc tutaj nie było absolutnie żadnych problemów, żeby te przedmioty pozaliczać. Ale też były takie sytuacje, gdzie w oficjalnym dokumencie Learning Agreement, tak to się nazywa, trzeba było wpisać konkretne przedmioty. No i po przyjeździe na uczelnię przyjmującą okazało się, że na przykład ten przedmiot jednak go nie będzie, bo było za mało chętnych. I wtedy musiałam wprowadzać zmiany i jakby to do ostatniej chwili, do samego przyjazdu też nie było wiadome, ale mówię, nie miałam nigdy z tego tytułu żadnych problemów, jeśli chodzi o nadrabianie zaległości. Także wszystko się dobrze skończyło i naprawdę uczelnia moja macierzysta stanęła na wysokości zadania, żeby absolutnie żadnych problemów nie miała z tytułu wyjazdu. A jeśli mogę, zapytam o coś, bo ty kilka lat temu kończyłaś Erasmusa. Czy ty przez cały okres, to znaczy przez rok, miałaś stypendium, granta? Tak, kończyłam ten jeden semestr, na który pojechałam, to był semestr zimowy i wtedy skontaktowałam się z moją koordynatorką tutaj w Polsce na uczelni, że chciałabym zostać i czy jest taka możliwość, czy jest grant z uczelni, czy jeszcze uczelnia dysponuje jakimiś pieniędzmi. Okazało się, że tak, więc po prostu skorzystałam z tej możliwości. Bo ja dowiadywałem się właśnie i moja uczelnia oczywiście może mi na rok pozwolić jechać do innego kraju, ale stypendium będę dostawał tylko przez jeden semestr. Myślę, że obecnie w takim minusem tego systemu wyjazdowego Erasmus jest to, że ten grant nie jest nam wysyłany, w sensie pieniądze nie są nam wysyłane co miesiąc. Na samym początku dostajemy 70% kwoty, którą powinniśmy dostać, a 30% dostajemy po powrocie, jak gdyby, czyli tej kwoty nie mamy od razu całej. I warunkiem, żeby dostać tą resztę, te 30%, jest między innymi dostarczenie jakiś tam dokument i zrobienie testu. Jeśli chodzi na przykład o język, no bo to jest ciężka sprawa. Załóżmy, że no mój angielski jest słaby, ale jednak chciałabym wyjechać do tego Erasmusa i co wtedy? Mogę sobie pojechać? Możesz. Naprawdę? To znaczy, powinnaś spełniać jakieś tam wymagania językowe, bo to też jest ułatwienie dla ciebie. Ja mam taki problem, że mam ten B2, no ale w praktyce jest trochę inaczej i nie ma tego B2. I o to mi chodzi. Czy to jest kwestia mojego dostosowania się, czy są jeszcze jakieś kursy językowe takie przed wyjazdem?
Wiecie coś na ten temat? Jeżeli chodzi o takie kursy językowe stricte dla Erasmusów, to nie ma. Nie ma czegoś nie ma. Takiego. Kiedyś był taki program, nie pamiętam jak się nazywał, ale no kilka lat temu, no to jeżeli ktoś jeździł i chciał jechać na Erasmusa, no to miał możliwość skorzystania z jakiegoś kursu językowego właśnie do tego kraju, gdzie jedzie. Na przykład jeżeli jadę do Włoch, to bym się uczył włoskiego. A tak przy okazji znasz włoski? Nie, ani słowa. Buongiorno umiem powiedzieć. ale i co, nie boisz się tak pojechać? Przyznam szczerze, że nie wiem, czy jestem głupi, czy odważny, ale się nie boję. Nie stawiałabym na to drugie. Wiesz, nie będę tutaj wyciągać pochopnych wniosków, ale myślę, że nie, że raczej to jest odwaga. Jestem też ciekawa, czy zdaje się egzaminy na Erasmusie, będąc na uczelni zagranicznej? Zdaje się egzaminy, a jeszcze chciałam się odnieść do angielskiego, bo powiedziałaś, że na przykład masz potwierdzenie, że masz B2. W momencie, kiedy wybierasz uczelnię, uczelnia zagraniczna określa, jaki musi być poziom językowy studenta, który przyjeżdża i uzupełniając wniosek, pisujesz jakie państwo i też musisz jakby mieć to potwierdzenie, tak? Czyli to nie musi być koniecznie certyfikat, ale po prostu tam zaznaczasz. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Musiałam zaznaczyć, jaki to jest, kim poziomem angielskiego się posługuje. No ewentualnie, jeśli uczelnia wymaga wyższego, a ja mam niższy, no to już jest powiedzmy no mój problem, tak? Ja mam też czas, żeby się przygotować uczyć. Tak, indywidualnie, więc to już jest po prostu najwyżej ja ostatecznie mam problem, że się nie mogę dogadać. Ja jednak bym chciała pojechać gdzieś, gdzie będę zmuszona do mówienia w innym języku, żeby jednak tego języka się nauczyć. Tak jak mówiłam, ja umiem angielski, ale jestem zamknięta w mojej bańce i trochę nie chcę wyjść z tej strefy komfortu i właśnie z tym bym chciała walczyć. Więc myślę, że taki wyjazd jest też po to, prawda? Tak, ale sam kontakt z Erasmusami, jeśli się przybywa z tymi studentami, no to już trzeba mówić po angielsku. Nie czułam takiej presji, żeby mówić po angielsku na uczelni, bo jednak poszłam na łatwiznę, nie ukrywam, w dużym stresie i też po prostu dla własnej wygody. To jednak chcąc porozmawiać z Turczynką, nie było wyjścia, trzeba było mówić po angielsku i to w ogóle ten Erasmus bardzo mnie tak otworzył, właśnie tą barierę językową złamał i chociaż nie podniosłam sobie tego poziomu angielskiego, to jednak pękło coś takiego we mnie i byłam w stanie rozmawiać, kaleczyć, ale rozmawiać, prawda, bo to też nie był taki jakiś super płynny, tym bardziej, że no ani dla mnie to nie jest język ojczysty, ani dla osób, które tam były, to też nie jest język ojczysty. Ale chyba łatwiej jest w ogóle taka świadomość, jak wiesz, że ty nie umiesz angielskiego i ktoś nie umie angielskiego, tak. Ale się dogadacie, bo jakbyś miała gadać ze speakerem angielskim typowo, który zna angielski, możecie ocenić za każde słowo, które powiesz, no to chyba inaczej by to nawet wyglądało. Jeśli tego on by nie chciał mnie oceniać, to jednak jest większy stres, tak? Tak, jest inaczej, prawda? Co najlepiej wspominasz z Erasmusa? Nie ma jednej takiej sytuacji. No to myślałam, opowiedz. Było kilka takich sytuacji, bardzo takie duże otwarcie w ogóle na studentów z Erasmusa, na obcokrajowców. Też taką chęć pomocy ze strony tamtych wykładowców, koordynatorów. Wiedziałam, że jak będę miała jakiś problem, to nie było najmniejszego problemu i to było dla mnie w tamtym momencie bardzo ważne, bo wiedziałam, że jeśli coś by się zadziało, mogę podejść do koordynatorki, do pani Iwany i wszystko mogłam z nią załatwić, także naprawdę to był duży plus. Poza tym no różne przygody, które tam miałam, prawda, to, czy na uczelni, czy poza uczelnią, bardzo dobrze wspominam i myślę, że to był taki bardzo dobry rok w moim życiu. Czyli bardzo dobrze też wspominasz wszystko, tak, co tam się wydarzyło. Tak, to może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale mówisz, że pobyt był szalony, można go tak określić? Tak, w moim rozumieniu tak, chociaż to też nie było tak, że robiłam jakieś szalone rzeczy, których nigdy w życiu bym gdzieś indziej nie zrobiła. Ale podobno to był twój pierwszy wyjazd za granicę. Tak, to był mój pierwszy wyjazd za granicę, więc tak, to już dla mnie było szaleństwo. Tak. Jeszcze padło przed chwilą, że byłaś tam kompletnie sama. Tak nie miało być, ale ostatecznie tak wyszło. Później oczywiście poznałam tam Polaków, bo jednak to jest tak blisko granicy, że tych studentów z Polski było więcej. Dawid, a jak ty się nastawiasz w sumie, bo jeszcze to wszystko przed tobą? W ogóle dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej, bo już studiujesz jednak trochę dłużej? W sumie sam nie wiem dlaczego teraz. Sam żałuję, że jakoś ten pomysł... Że już nie było wcześniej tak, tego? Tak, bo mógłbym wcześniej skorzystać z tej możliwości, bo miałem taką możliwość. No tak, każdy ma taką możliwość. Więc nie wiem czemu tak późno. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie. Może dojrzałem po prostu. Dobrze, że teraz się udało i coś takiego zrodziło się we mnie. A dlaczego do Rzymu? Już na samym początku wspominałem, pół żartem, pół serio. Myślę, że tam jest inna pogoda w listopadzie niż u nas w Polsce. Ale to chyba nie tylko ze względu na pogodę. Nie tylko dlatego. Lubię Rzym, tam jest kolebka naszej kultury. Ja zawsze lubiłem właśnie te klimaty historii starożytnej, więc myślę, że tam się będę mógł odnajdywać. Czyli ogólnie nastawienie pozytywne. Bardzo, bardzo. I żywię głębokie nadzieje, że będzie fajnie, że poznam nowych ludzi świetnych. Z tego, co słyszymy, to raczej tak będzie. Aniu, powiedziałaś o tych dobrych rzeczach, to teraz dajesz jakąś złą. Jeśli chodzi o minusy Erasmusa, to
chyba nie ma czegoś takiego jednoznacznego, bo wydaje mi się, że minusy takiego wyjazdu są bardzo subiektywne. Zależy, co kogo spotka, prawda? Więc na przykład dla mnie taką trudnością bardzo dużą to były pierwsze dni, właśnie kiedy byłam sama, kiedy nie znałam języka czeskiego, kiedy nawet jeśli chciałam się dogadać po angielsku, to nie było za bardzo z kim, bo to jednak byli Czesi, którzy nie bardzo chcieli rozmawiać ze mną po angielsku. Pamiętam, że wtedy padał deszcz przez cały weekend i nie mogłam ani wyjść z tego akademika, ani za bardzo nie chciałam tam zostać, więc byłam taka rozdarta. To był chyba najtrudniejszy czas wtedy. A samo przygotowanie do wyjazdu, ta papierkowa robota, bo z tego co wiem, wszyscy mówią o tym, że jest mnóstwo papierów do załatwienia. Czy to możemy powiedzieć, że to jest jakiś mega minus? Tak, jeśli ktoś nie lubi czegoś takiego, to zdecydowanie, tym bardziej, że dla mnie to był też taki chaos informacyjny, bo nie do końca wiedziałam, który dokument jest mi niezbędny, co mam uzupełnić, co kiedy mam przywieźć, bo tego było naprawdę dużo. Dostawałam różne tam instrukcje, dostawałam wydrukowane jakieś takie dokumenty też do poczytania, nie tyle do uzupełnienia, ile do poczytania. Jakieś informatory pewnie. Tak, a propos tak. Twojej uczelni, na którą masz wyjechać, tak? Zdecydowanie tak i zgubiłam się po prostu w tym, bo tego była naprawdę cała masa i okazało się, że nie wszystko było ważne i też miałam taki lęk, czy na pewno wszystko uzupełniłam, czy nagle po powrocie, po roku, po powrocie na uczelnię polską się nie okaże, że nagle czegoś nie mam i wtedy semestr niezaliczony, rok niezaliczony, więc to jakby... Bardzo starałam się tego pilnować i to jest taka zmora też, bo jednak jadąc za granicę na studia, człowiek też chce odpocząć, rozerwać trochę, a jest coś takiego z tyłu głowy, że jednak trzeba tego wszystkiego dopilnować. Powiedziałeś, że jeszcze musisz dopełnić jakiejś papierkowej roboty po wyjeździe albo w trakcie wyjazdu, jak już byłaś tam. Tak. To jest dla mnie nowość. Myślałem, że jeżeli już te tony papierów już dostarczę tam na moją uczelnię przed moim wyjazdem, no to już jest koniec. I potem przyjeżdżam i wszyscy mnie witają i pytają, jak było. Będą pytać, jak było, natomiast jeszcze do końca nie pamiętam, ile tych dokumentów i co to było. Na pewno trzeba ze sobą już z tamtej uczelni zagranicznej przywieźć do Polski dokument, który potwierdzi, jakie dokładnie przedmioty miałeś i na jaką ocenę je zaliczyłeś. To jest później podstawa do tego, żeby to było w Polsce zaliczone. Jeśli tego się nie przywiezie, to niestety masz niezaliczony semestr i to się wiąże też z ogromnymi kosztami. Learning Agreement, o którym wcześniej wspominałam, to jest to takie porozumienie o procesie nauczania, czyli właśnie dokument, w którym się wpisuje przedmioty, które się chce realizować na uczelni zagranicznej. Też trzeba go już tam będąc, rozpoczynając studia, trzeba podpisać tam odpowiednie daty, pieczątki i tak dalej, więc trochę jest chodzenia po tych wszystkich instytucjach uczelnianych i trzeba go odesłać do Polski albo zeskanować, bo oni tam w Polsce będąc muszą mieć... tam. Tak, 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 czyli to już jest w trakcie, tak? I później na właśnie po przyjeździe... studiów w innym kraju. Trzeba tam... Tak. Potwierdzić jakby tą listę przedmiotów, tak? Tak, to jest w trakcie i właśnie ten sam dokument później już na zakończenie, że rzeczywiście to, co jest wpisane, rzeczywiście było. Zostało zaliczone. Okej. Tak. Jak wspominasz spotkanie z inną kulturą? Nie wiem do końca, czy czeska kultura jest inna, bo spodziewałam się, że będzie bardzo podobnie. Było parę takich, powiedzmy, smaczków, które mnie mocno zaskoczyły. I na przykład jeden taki, który bardzo wyraźnie pamiętam, to jest zupełnie inne podejście tych ludzi do życia. To, co dla nas Polaków jest ważne, to dla nich niekoniecznie. I to mnie bardzo zdziwiło. To dla mnie było takie duże zdarzenie. Jeden przykład jest podać? Tak, na przykład wygląd nasz. Ja mam wrażenie, że Polacy bardzo dbają o to, żeby dobrze wyglądać, żeby dobrze się ubrać, dobrze uczesać. To jest naprawdę dla nas ważne. A tam? Niekoniecznie. I to był dla mnie taki też szok. No jednak można było spokojnie spośród tłumu Czechów wyłapać na przykład Polaka. Kolejną taką rzeczą, która mnie tam zaskoczyła, jest na przykład to, że... Bo ja studiowałam w Ostrawie i tam na rynku w niedzielę, w godzinach powiedzmy południowych, tam nie ma żywej duszy. Tam nikogo nie ma. A u nas w Krakowie, jak jest słoneczny dzień, to ciężko jest się przez ten tłum przecisnąć. Tak a tam jest. Nie ma nikogo. Słońce, deszcz, tam a z czego nie ma to nikogo. Wynika? Nie mam pojęcia. Chyba to jest i taki sposób życia. Słyszeliście? Teraz mamy pytanie do rozwikłania, dlaczego w niedzielę Czesi nie wychodzą. Tak, więc jeśli się dowiecie, to od razu pisać do nas i odpowiadać na to pytanie. I ja też się chętnie dowiem. Tak, więc piszcie na naszym Facebooku, bardzo chętnie się dowiemy. Kochani, dziękuję wam bardzo. Nasz czas dobiegł końca, ale naprawdę bardzo wam dziękuję, bo dziękujemy. Dowiedziałam się mnóstwo rzeczy. Rozmawiałam się z wami fenomenalnie, naprawdę. Rozmówców sobie życzę takich za każdym razem. Dziękuję bardzo, Monika Węgrzyn.